Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 1. Kamon wyzwał mnie znowu na jakiś pojedynek, ale na drag. W ogóle jak można wyzwać kogoś na drag? Przecież tam się wciska przez kilka sekund, nie wiem, 5 przycisków może? No, klawiszy na klawiaturze, więc what the fuck, moim zdaniem bez sensu. A czy ja go pokonam, ale później teraz nie mam czasu. Teraz będę robił Underground, muszę zdobyć nowe samochody. Wyzwę go na pojedynek driftowy, o, i tak zrobię, bo tam najlepiej będzie widać tą rywalizację. Ale żeby tak zrobić, muszę dokładać jakieś nowe samochody, no bo nie będę przecież driftował NX5, no bez jaj. Dlatego trzeba zrobić trochę kariery, ja się z nim jeszcze zmierzę. I oczywiście ten pojedynek dragowy zrobię. Ale to na spokojnie. Teraz chcę się zająć trochę karierą. Tak. I o kurde, słuchajcie, moja Honda, szybsza niż wygląda, jedzie już całkiem nieźle, nie? Będzie... Aha, i podgłośnię trochę muzykę. Mam nadzieję, że YouTube nie dał mi za to pod głowie i że też będziecie coś tam słyszeć. O! Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, ale prawie bym czołówę wyłapał. Teraz mamy ogólnie zawody. Jedziemy okrążenia i będziemy mieli kilka takich okrążeń do przejechania, albo nawet kilkadziesiąt. 4 okrążenia to jest bardzo długo. No i tutaj właściwie nic specjalnego się nie będzie działo. Chwileczkę, jak się patrzy tu... O właśnie, no za mną jedzie jakaś pierdziawka. O, żeż ty, ale dziwnie. Fokus mnie wyprzedził, no pięknie. Ale powiem wam, że nawet spory ruch tutaj jest. Kończymy sobie. Za mną gdzieś tam cały czas jest Focus i on jest bardzo blisko. Oczywiście to jest Ford Focus, żeby nie było. Nie jest to Focus jak w lustrzance. Tylko po prostu Focus. Właśnie, Focus to inaczej skupienie. Ciekawe, czemu akurat tą pierdziawkę nazwali Focus. Że musimy być skupieni podczas jazdy? Czy jak? Nie wiem. Dziwne to wszystko jest. Tak jak te nowe Lamborghini Fane Menomeno. Peno Menomeno. O, lubię tą muzyczkę. I'm a bad man, yeah! Tu. Tu. Wiecie, ten gość tak. Tu. Okej. Jedziemy następny wyścig. Ciekawe co to będzie. Pewnie okrążenia. Oby nie 4, jak teraz. Dosyć długie to było moje i monotonne, ale powiem wam, że moją Hondą naprawdę się jedzie teraz bardzo przyjemnie. Ale ja muszę mieć... O, jak dupę pokazała! Ha, ha! Ja muszę mieć jednak samochód z napędem na tył. Znowu 4 lapsy. O Boże. Tutaj widzę, że też Honda jedzie. Ciekawe, mam bardzo podobny tunik do mojego. Jaki tempak, nie pojechał z... Mgła jest! Ja nie wiedziałem, że tu są takie zaawansowane efekty graficzne w tej grze. Dobra, zobaczmy jak wygląda tutaj okrążenie. Jedziemy trochę w kanale burzowym. Tu widzę, że będzie skrótas. Okej, już kojarzę. To wcale nie jest taka długa trasa. Ręczny! O, w mordę! Jak to się dziwnie jedzie. Ale dobra. Fajnie, że tak zarzuciło. Teraz będę mógł powalczyć. Dziwnie się tu jeździ, naprawdę. Czekajcie chwilę. A Boże. Dobra, jest. Jak dobrze, o wiele lepiej. Dobra, znowu bijemy się z Hondą. I to jest... Powiem wam, że to jest taka sama Honda jak ja mam. To jest Honda Civic, naprawdę. Uwierzcie mi na słowo. W tej grze jest niewiele niestety samochodów i praktycznie spotyka się cały czas te same. To trudno się dziwić, no co. To jest stara gra, kiedyś inaczej robili gry, no niestety. No, pisaliście mi w komentarzach, że tu można multika grać, tylko trzeba mieć ten program Tungle. Ja bym to spróbował, bo jest ten Kemoc i on też gra w tego Underground, oż mordę. I moglibyśmy jakiegoś multika zrobić. A w ogóle myślałem tak, że ja będę na przykład z nim na TS-ie, no nie? I będziemy jechać jakiś wyścig naszymi samochodami. W tym samym czasie i to będzie taki pojedynek, wiecie, pojedynek na żywo i wy będziecie widzieć obraz z jego grania i obraz z mojego grania.
i to będzie taki udawany multiplayer. Znaczy ja będę mówił, o dobra, jestem tutaj, a ty gdzie jesteś? A jestem tu, nie oszukuj. Ale nie, będziecie widzieć po prostu, jaki on ma czas tam u siebie w tej grze, jaki ja mam czas, kiedy skończyliśmy i tak dalej. Myślę, że to by było fajne, no, żeby coś takiego zrobić. Ale no chciałbym też przetestować właśnie ten tryb multiplayer. Może uda się połączyć, chociaż szczerze wątpię w to, czy jest to możliwe. Jeśli ktoś z was ma doświadczenie z tym, niech napisze w komentarzach, bo ja sam jestem ciekawy, w ogóle nigdy w życiu nie grałem w Undergrounda w trybie multiplayer z kimś. Strasznie mnie to interesuje, jak to wygląda, jak wygląda synchronizacja i tak dalej, czy ono to w ogóle istnieje. Nie mam pojęcia. Tutaj chyba jest jakaś nawet możliwość rozgrywki LAN. Sorki. Okej. Ale nie wiem, jak to tutaj wygląda, szczerze mówiąc. Oh. I mamy przedostatnie okrążenie. Naprawdę dosyć szybko się tu jedzie. Ale powiem wam, że okrążenia zawsze były dla mnie zmorą w NFS-ach. Uwielbiam części NFS, gdzie musimy zrobić maksymalnie 3 okrążenia na jakimś tam torze. Jak na przykład Need for Speed Most Wanted. Tam nie było więcej jak 3 okrążenia, tu mamy 4 i to już jest za dużo. O tak. No ale te trasy na szczęście nie są aż takie długie, tylko chodzi tu o pewną powtarzalność, której ja nie lubię. Ja po prostu nie lubię monotonności, jak na przykład w wyścigach symulacyjnych, jak w Need for Speed, Shift 2, Unleashed, Grid Autosport, o Boże, w Grid Autosport, w ogóle w Gridzie 2 też musimy... Nie, w Gridzie 2 tak nie było, ale w Autosporcie musimy powtarzać tę samą trasę przez 7 miliardów razy, żeby przejść na kolejny etap. To jest tak zajebiście nużące, że ja po prostu nie wytrzymię. No dobra, opcja jest taka, ja zdobywam podczas tych wszystkich driftów, slajdów, skoków, punkty i one gdzieś mi się naliczają tam pod koniec wyścigu. Ja się zastanawiam, czy my dostajemy za to jakąś kasę, w sensie czy Lucek dostaje jakąś kasę za to wszystko, zobaczcie teraz, nie? Można tak na... Okej. Ale przewagę sobie zrobiłem, zobaczcie. Nawet nie zdoła... Nie mogą mnie nawet dogonić po takiej konkretnej stuszce. Nieźle. Okej. No i dobra, sprawdzamy. Co dostałem? Nie wiem, co dostałem, coś tam dostałem. Następny wyścig. Ciekawe, co to będzie. Pewnie też 4 okrążenia, no bo to są zawody niestety. Ale zawody dragowe to jest najlepsze, co może być dla ludzka, no kurde. Jakie skąpe bluzeczki mają te Japonki, co? O, to też długie, ale chyba szybszy jest ten wyścig. Zobaczymy, w każdym razie już coś powinienem lepszego odblokować do mojego Hondacza. O, żeż ty! Jakie ramuchy ci tuchy! O, ej, a tu jest, ale fajnie. Nie mogę się doczekać, kiedy odblokujemy jakieś szybsze wozy. W ogóle, kiedy będą jakieś części takie szybkie, wiecie. Czy będzie można jechać po prostu 400 km na godzinę? No co ja wam będę dużo mówił. Wtedy tu się dopiero będzie grzało. Zresztą i tak już się jedzie bardziej żwawo niż na początku. Samochód jest bardziej responsywny. Lepiej oczywiście przyspiesza. Nie wiem, jak tam z prędkością maksymalną, ale zobaczcie, jadę teraz ponad 200 na godzinę. A na początku nawet na dragu było to ledwo 200, 199 to z takim wielkim bólem dupy osiągał ten mój Hondacz. Ej, będziemy skakać przez rzekę, skumajcie, czy nam się uda? Yeah! Pierwszy raz, to jest naprawdę fajny tor. I dosyć krótki. A zobaczcie, tu jest ta chińska dzielnica z NFS World. Tak. Oczywiście. Lubię tę mapkę. Chociaż zauważyłem, że właśnie te wyścigi w Underground są takie dosyć krótkie, wiecie? W porównaniu... Znaczy, ja teraz też dużo gram w The Crew. No i tam wyścigi, które trwają, wiecie, niekiedy nawet 2 godziny. Jak się przesiądziecie do tej gry, gdzie tu wyścigi trwają krócej, po prostu jest tu mniejszy dystans, sporo mniejszy do przebycia, no bo mamy mniejszą mapkę, no to jest to takie rażące w oczy, można powiedzieć. O!
ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, ja nie lubię nużących wyścigów. Tutaj jest dosyć ciekawie, bo przejeżdżam przez taki obszar. Bardzo lubię tego typu klimaty jak tutaj. Już powiedzieć, co to za klimaty? Jakieś śmieci, jakieś takie biedna dzielnica slumsów, a ty, Lucek, to lubisz? Oczywiście, ja to lubię. I w Undergroundzie 2 mamy coś podobnego, ale te ulice nie są takie szerokie i wbrew pozorom nie ma takiego odzwierciedlenia tych szczegółów na drodze, wiecie. Zobaczcie, tu są jakieś neony, dużo takich pobocznych rzeczy, które, nie wiem, w sumie przypominają mi trochę grę Sleeping Dogs, bo tam właśnie było sporo takiego urozmaicenia. Oh yeah. Tutaj się nie da robić wallride'ów. Każdorazowe zetknięcie się ze ścianą odejmuje nam sporą ilość prędkości na godzinę, kilometrów na godzinę po prostu. Także nie da się tutaj tego tak ładnie robić jak w Wordzie, powiedzmy, albo w innych NFS-ach. Pisaliście mi też w komentarzach, abym zajął się undercoverem. Ostatni raz mówię, nie sięgnę po ten shit. Absolutnie nie chcę mieć z tą grą nic do czynienia. Jak ja nie mogę w takie gry grać, no. To jedyny NFS, którego po prostu nie trawię. Jedyny? No chyba jedyny, no już Pro Streeta przeboleję, naprawdę, ale Undercover, ja nie mogę po prostu. Tam się tak dziwnie prowadzi te samochody. Nie mogę, nie, to nie dla mnie, naprawdę. Pamiętam jeszcze właśnie, jak w przypadku Undercovera były te pierwsze zwiastuny pokazujące właśnie te takie fajne możliwości robienia jakichś kaskaderskich wyczynów. Boże, znaczy to wyglądało dość imponująco i przede wszystkim fabuła opowiedziana w filmowy sposób była ciekawa na pierwszy rzut oka. No ale jak się zagra w to, to człowieku, przynajmniej dla mnie, jest to wielka kupa. Jeździ się jakimiś, nie wiem, pudełeczkami kartonowymi, no to jest katastrofa. No i ta grafika. Grafiki też nie przeboleję. Widziałem tę serię u Kemota i powiem wam, o nie, o nie, ja w to nie zagram. Nie ma opcji. Chyba że są jakieś zajebiste mody, które zmieniają totalnie sposób prowadzenia samochodu. Wtedy może bym się tym zainteresował, ale nie w innym wypadku, o nie. Dobra, ja tu gadu, a zobaczcie, ukończyliśmy sobie już wyścig. Był dosyć długi, ale mam nadzieję, że już skończyliśmy. To były trzecie zawody. Suspension natural. Wow, odblokowaliśmy nowe części tuningowe. Przede wszystkim będziemy mogli odciążyć mój wóz. A zobaczmy, czy odblokował się jakiś nowy. No kurde, tych samochodów to jak na lekarstwo. Jak na lekarstwo. I nitrosa ładujemy. Ale zajebiście, teraz nie będą mieli ze mną szans. Visual, zobaczmy. Ach, jeszcze nie mogę. Niestety. Felgi, no nic, tutaj pewnie się wiele nie odblokowało, ale dziwne, tu zawsze na początku chyba tej gry tak klipa. Time trial, no dobra. O! Trust me, you don't want this stuff. Hey, I got what you need. Get real. There are some parts you can't buy at any price. I'm the only one that can make it happen for you. Oh. You think I'm gonna give you this upgrade for free? Don't make me laugh. Ona da nam jakieś nowe części wizualne, moi drodzy. Woo! No dobra. Zobaczcie na tą gościwkę po prawej stronie. Trzymała się za worek. Mamy nitro! Wow! Szok prędkości!
Wow. Jedno okrążenie. Świetnie. To, ale teraz to się grzeje. Zobaczcie, już prawie dwie paki. I jeszcze fajna muzyczka. Oh yeah. Teraz się zaczyna jeździć, moi drodzy. Będę musiał zmienić samochód. Ciekawie. Wow. Zobaczcie tyle zmycie, no nie? Tylko w Underground 1 mamy tego typu rozmycie. Już w dwójce to rozmycie jest troszeczkę inne. Oczywiście też bardzo... O, jest skrót, patrzcie. Jaki ja jestem, o. Oczywiście tam jest trochę inne to rozmycie, ale też bardzo, bardzo fajne. Oczywiście pasujące do tamtej gry bardziej. I skrót. Ten, nie wiem, czy się tak opłacało, ale dobra. Shortcut. Yeah. O, dojeżdżamy do ludzkiego penisa. Chodzi mi oczywiście o skrót, znaczy no ten kawałek trasy, który jest bardzo charakterystyczny. Kurde, nieswoje się czuję jadąc tutaj. Chociaż w sumie to ludzki penis, no to powinien, a nieważne. Dobra, i tu, jak tu się jedzie? Tam dalej można było gdzieś po... Co to się... Ach, oh, what the fuck? O co tu chodzi? Style points. 1007 punktów. Będziemy skakać? Zobaczcie. Ja tu widzę, że tam jest jakaś chyba skocznia albo most. No tragicznie mi poszedł tam ten zakręt. Przepraszam, ale ja tej trasy tak nie za bardzo, tą trasę nie za bardzo tak znam. Jest i skok! Ujeju! Yeah! Ale fajnie. O. I tu mamy już końcówkę. Wózek w ogóle. Jakiś supermarketu. Gdzie tu jechać? Jadę tu. No ja tego nie pamiętam. Ale fajnie. O! Nie pamiętam tego, bez kitu. Szkoda, że się nitro nie ładuje. A tu się, i tu się w tym takim tym i tam jest jeszcze skrót. O kurde, ja to będę musiał sobie wszystko poprzypominać. Dobra, laska, dawaj! Co? Ale chyba ukończyłem to, to nie, czy nie? Nie ukończyłem? To jeszcze raz. Teraz zobaczymy, czy teraz tej babce będzie pasował czas race over. I zobaczmy. Teraz znacznie lepiej mi poszło. Już nie chciałem was zanudzać. Yeah! Teraz mi się podobało. Co? Za takie gówno ja się ścigałem? Oh man! Bierzemy to. O, wasz. O! Okej. Wow. Drag. Dobra, jedziemy draga. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Wiecie, teraz mam nitro. Haha! Oh yeah. Hyundai! Się pojawił już. O nie. Same Hyundai'e. Oh shit. Dziwne to było. Dobra, to ja też po nic. O nie, o nie. Zjeżdżaj mi z drogi, man. Redukujemy bieg. I do dechy. Gdzie moje nitro? Oh man. Tak. Dawaj, Honda! Dawaj! Ale wyścig! Wow! Ekstra! Tutaj się fajnie, dragi, jeździ, nie to co w Most Wanted. Yeah! Idziemy dalej. Został nam znowu cirkut. Drift! Wow! To jedziemy drift. Hell yeah! Wolę drift niż, kurde, to już mi się znudziły, jechałem całe zawody dzisiaj. Ale chyba będą krótkie. Nie będą takie długie, jak na tych zawodach cholernych. Dobra, ale drift, drift. Teraz kościół startował. Mówiliście, żebym trzymał się bardziej środka, ale jadąc przy bandzie, a konkretnie na tych białych pasach,
dostajemy dużo więcej punktów. Ja nie wiem, na jakiej ziemi wy żyjecie, ale tak jest. Co, wy nigdy w Undergrounda nie graliście? Żadnego? Przecież w dwójce jest tak samo, tylko są inne pasy. O, tak się gra. Ja zaraz tu wygram. O, 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 co? No jak ja mam driftować samochodem z napędem naprzód? Do cholery. O kurde, jestem ostatni. To niedobrze jest, powiem wam. Za mało tych punktów coś zdobywam. No niedobrze. Wcześniej zdobywałem jakoś więcej. Jak ja to robiłem? Po 10 tysięcy? No nie wiem, to jest czwarte okrążenie już. O nie, o nie! Jeszcze raz. Chwileczkę, chwileczkę, ja tu muszę ogarnąć. Nie da się tym driftować dobrze, tu trzeba tak elegancko na styk. Dobra, najpierw się rozpędzę. I teraz próbujemy. I... No zobaczcie, to katastrofa jakaś, nie da się tym driftować dobrze. Za mało mocy, za mało wszystkiego, brakuje nitra, a idź pan. Już mnie wyprzedzili, gamonie. Ciągnij tego drifta, no. Boże! Jaka katorga, no. O, gdzie? Ale boli, no lekko dotkniesz pikselem nawet bandy i ci nie zalicza tylu punktów. Dobra, muszę to jakoś... O, fuck, no i nie wiem, przecież... Masakra! Jeszcze raz, o nie! Po co mi to, jak muszę jeszcze raz, kurde. Ostatni raz. Musi się udać. Idź pan z tą Hondą! Może nie, zabierzcie to gówno! Nie chcę tym już liftować, nigdy w życiu. Mi się nie da w ogóle. O, o, jeden się udał. I co z tego? Nie, ja nie mam siły z tym gównem. Dobra, wiecie co? Nie wiem, kupię chyba nowy samochód jakiś. Nie wiem, jaki tu jest w ogóle dostępny, ale na pewno nie przednionapędowy. Są tylko MX5 została nam, nie przednionapędowa. Zobaczmy. Hyundai już się pojawił. O nieźle, nieźle. Lancer. Focus, no tylko MX5, no nie ma opcji. Nie ma opcji, tylko MX5, no ale dobra, no na razie nie będę zmieniał samochodu, bo i tak nie ma nic ciekawego. Ale kurde, dragi, w tym to jest jakaś katorga, ja nie mogę tym jeździć, naprawdę. Dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną, na razie. Pa, pa.